Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele, i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich, ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Dobra nowina, chociaż spisana blisko 2000 lat temu, jest ciągle aktualna. Wiele z tych proroctw, które w ostatnich dniach usłyszeliśmy, już się spełniło. Ale są także takie, które spełniają się na naszych oczach lub ich spełnienia ciągle wyczekujemy. Na pewno trudno się słucha opowiadania o wojnach, katastrofach i prześladowaniach. Wolelibyśmy słuchać słów pocieszenia i otuchy. Oczywiście takie słowa także znajdują się w dzisiejszej Ewangelii. Jezus przecież mówi: włos z głowy wam nie spadnie, przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Jeśli chcemy ocalić własne życie, musimy być wytrwałymi, bo kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Wytrwałość i wierność to synonimy miłości. Ten, kto kocha, ten pozostaje wierny i pomimo różnorakich trudności jest w stanie wytrwać do końca. Pomyślmy dziś o naszym stosunku do Jezusa. Czy jest we mnie wola trwania przy Nim aż do końca, pomimo trudności, jakich doświadczam lub jakie potencjalnie mogą na mnie spaść? Czy jest we mnie wola pozostania Jemu wiernym nawet za najwyższą cenę utraty zdrowia lub życia? Dziś w naszym kraju nikt nie żąda od nas takiego świadectwa, ale pamiętajmy, że wielu naszych braci i sióstr w różnych częściach świata doświadcza przemocy i prześladowania tylko dlatego, że wierzą w Chrystusa i w Jego dobrą nowinę. Na ile my jesteśmy z nimi solidarni i w jaki sposób ich wspieramy?